Dzisiaj robię siatkę na gryzonie, mocuję ją do krokwi, blisko murbelki, tak żeby ograniczyć ryzyko przedostania się na poddasze jakiegoś gryzonia, jakiejś kuny, małych, drobnych owadów, szerszeni, być może os i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy, żeby nam się to pałętało tutaj po poddaszu, po strychu gdzieś, więc spróbujemy się przed tym zabezpieczyć. Pokażę Wam, jak to robię. Mam membranę, więc nie jest łatwo. Na tym znalazłem na to sposób. Zaraz Wam opowiem, jak to będę wykonywał. No i potem pokażę, jak się do tego zabrałem, jak to wygląda. No i mam nadzieję, że to będzie działać. Plan jest prosty. Mam murbelkę, mam warstwę ocieplenia od zewnątrz. To będzie oczywiście zaciągnięte klejem, ale to już być może widzieliście w jakimś filmiku. Teraz tak, siatka dojdzie tutaj. Tutaj zobaczcie, na razie odłożę. Plan jest taki, żeby tutaj, od tego miejsca do tego, nakręcam listewkę taką o wymiarze 30 mm na 20. Ta listewka od membrany tutaj na górze, żeby nie przecierała tej membrany, będzie zabezpieczona taśmą taką do wygłuszeń, taką piankowatą, gąbczastą taśmą przyklejaną do tej listwy. No oczywiście będzie jakiś drobny dystans, żeby tutaj to tak bezpośrednio nie przylegało. Wkrętami do krokwi z jednej, z drugiej strony. No i potem siatka od zewnątrz będzie otulała tą wełnę, która jest tam włożona od zewnątrz. Będzie ją jakby trochę tak zapinała w taki sposób, żeby raz chronić tą wełnę, która jest tutaj, która będzie tutaj włożona, a dwa, no żeby też tutaj ładnie nam się to wszystko spięło, zamknęło i żaden gryzoń, żeby tędy nie przeszedł. Taki mam plan na to. Tak to sobie wymyśliłem. Dużo mi to nie kosztowało, bo takie listewki na cały dom, gdzieś tam kupiłem 26 metrów bieżących takich listewek. Powinno mi to starczyć. Będzie kosztowało mnie tak właściwie, bo już to kupiłem, 79 zł, no bo 2,7 metra takiej listewki. 7,99, o tutaj ją widzicie. O, tu już jest kawałek pocięty. Taka listewka. Tutaj idzie ta taśma. To jest 30 metrów taśmy kupione, też niecałe chyba 15 zł za taką taśmę. No i łapię to wkrętami. Te listewki mocujące siatkę już mam poprzytwierdzane wszędzie, między każdą krokwią. Teraz zostaje tylko naciągnąć siatkę od zewnątrz i zamknąć to tak, żeby tu się nic nie przedostało, nie wdarło. Tu tylko zostało, zobaczcie, bo to muszę od zewnątrz zrobić. Tak to wygląda. Ta listewka tak wygląda przed przykręceniem. No jest listewka, jest ta warstwa, która ma docelowo zniwelować gdzieś tam ocieranie się membrany o to. No i to ostatnie dwie listewki będę montował od zewnątrz, tak sobie tutaj wyłożyłem, żeby o nich nie zapomnieć. Pójdzie to od zewnątrz, bo od środka nie dokręcę z tej strony. Tu jest za mało miejsca. A tu jest już. Tutaj już mamy to lane nadproże nad oknem. No jest ta krokiew też tak blisko całkiem. Tu jest 15-20 cm. Mało miejsca, z skrętarką ciężko dojść. Nie będę kombinował. No i z drugiej strony też mam poprzykręcane już wszystko. Tutaj też ta listewka stoi, leży, czeka, aż się dokręcimy. Tutaj mamy to poprzytwierdzane wszędzie. I tutaj siateczka jeszcze dojdzie. I ta przestrzeń nam się pozamyka. Ciepło dzisiaj na budowie. 10,6 stopnia. Wiosny mamy, wilgotność 73%, całkiem sporo.
No i właśnie docinam sobie siateczki, tu już mam dwie docięte, żeby włożyć między krokwie od podwórka, otulając tą siatką wełnę, którą tam wsadziłem. Ona już tam zostanie, przed tynkami tylko zostanie osłonięta. No i słuchajcie, ja to robię tak, że tutaj wyginam ten dół na jakieś 2 cm, żeby mi weszło do murbelki pod wełnę. Tutaj wyginam w tą stronę te boki, to z kolei do krokwi jednej, to do drugiej. No i to wchodzi pod tą beleczkę, którą dokręcałem, którą widzieliście wcześniej w materiale. No i tak samo drugi mniejszy jest tutaj. Też takie wygięcie. Tutaj są na bokach też powyginane te elementy. No i tutaj to jeszcze o tak trzeba dogiąć trochę. No i to wejdzie do tego elementu, który tam zrobiłem. No i słuchajcie, idziemy na górę. Nowa drabina, niedawno zakupiona właśnie do tego typu prac. No i teraz tak, słuchajcie, patrzcie, mam tu wełnę. Tu wełnę muszę trochę wyżej wejść. Inna. O, ja trochę muszę wepchać tak do środka, póki co. O tak, kapkę, kapkę, o dobra. No i teraz tak. Zobaczę, dwie wziąłem naraz. Dobra, teraz tak robimy. Opa, tutaj jeszcze dalej musi pójść. O, tutaj wełna w dół. Docisnięta. Opa, tak. No i dobra, i teraz to jak przykręcimy, to będzie można potem z tamtej strony tą wełnę ogarnąć. O, elegancko. I znowu tutaj cyk, kurczę, coś tu się blokuje, a dobra. Oho, i tam wygniemy to, tam to wygniemy. Dobra, jest ok. I dociskamy. No i tak to jest zrobione. Tak jest zrobione wszędzie. Mamy z tej strony też. Siatka jest podokręcana. Wełna dociśnięta. Z tej strony też tutaj. Tam dojdzie matę styropian z ociepleniem. No i będziemy działać. A tutaj pianą pewnie wypełnimy. Więc nie robiłem żadnej szczeliny wentylacyjnej, bo i tak piana dojedzie do końca. To wygląda tak, że mamy wełnę otuloną. Tu jest do krokwi złapane. Z każdej strony jest połapane do krokwi. Tutaj też dekielek wsadziłem. Też go otuliłem tą siatką. Tak, żeby nic tutaj nie woziło. Tutaj to też jest ogarnięte. No i tak to robiłem, słuchajcie. Nie wiem, czy to zrobiłem dobrze. Zrobiłem to tak, żeby ograniczyć ryzyko wejścia tu jakiegoś zwierza paskudnego, jakiegoś gryzonia, jakiegoś owada większego. No oczywiście ktoś będzie chciał, to i tak przedrze się pewnie, ale słuchajcie, no ja to zrobiłem tak. Nie musicie mnie kopiować, bo nie wiem, czy ja to zrobiłem dobrze. Na moje oko to wygląda spoko, ale ja fachowcem nie jestem, to nie jest poradnik. Ja pokazuję w tym materiale, jak ja to robię. A wy albo możecie skorzystać z tego, albo możecie coś swojego wymyślić i po swojemu to zrobić, bo każdy robi, albo ma prawo zrobić inaczej. No, moim zdaniem spoko to wygląda.
Tutaj dojdzie styropian 20 cm, więc dociśnie to jeszcze do tej ściany. Kiedyś jak coś będzie chciało się wedrzeć tam na strych, no to nie ma takiego bata, żeby tędy się przedostać. Nie ma szans. To są drobne oczka. Ta siatka jest mocna, naprawdę jest mocna. Kupiłem też grubszą trochę gramaturę tego druta, tak żeby to po prostu było mocniejsze. No i tyle, słuchajcie. My lecimy dalej z robotą, bo nam trochę jeszcze zostało tego do zrobienia. I na zakończenie tej nierównej walki jeszcze oprócz siatki tutaj dorzuciłem siatkę przykrywającą membranę. No i tu jest po całości, idzie w dół aż do tego elementu, na którym trzymają się rynny. No i teraz tutaj żadne ptaszysko, żadne dzikie zwierzę nie wejdzie nam na strych, no bo tutaj nie będzie miało jak się przedrzeć. Tutaj jest sztywno, ta siatka jest mocna, nie ma szans, żeby tutaj coś się nam wprowadziło na poddasze i siało spustoszenie. Żmudna robota, żmudna. Mogłem to trochę inaczej rozwiązać, mogłem to od razu tutaj polecieć, tutaj wygiąć dotąd i wejść tu pod ten, byłoby szybciej. Na szczęście całego nie zrobiłem domu, więc się poprawię już od frontu, będę robił to szybciej, sprawniej, z mniejszą ilością tych docinanek tej siatki. Zobaczymy, czy mi starczy ta siatka. 25 metrów wziąłem, wydaje mi się, że to będzie za mało, żeby osłonić to wszystko przed tymi zwierzakami. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, także koszt nieduży. Siatka w granicach chyba 340 zł za 25 metrów bieżących. 25 metrów na metr siateczka. I chyba będę musiał kupić jeszcze drugą rolkę. To, co zostanie, to pójdzie na ogrodzenie, tak żeby gdzieś zrobić, podoszczelniać elementy, tak żeby pies nam nigdzie nie uciekł. Zobaczymy. Będę myślał, co z tym zrobić. No, tutaj mamy wszystko ogarnięte już z jednej strony dachu. No i lecę dalej z robotą. A was, jeżeli materiał się wam podoba, zapraszam do polubienia tego materiału. No i pozostawienia nam subskrypcji, bo dzięki temu kanał się rozwija i jest dodatkowa motywacja, żeby dla was coś przygotowywać. Trzymajcie się. Do zobaczenia.